Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Lech Łuksza. Z nami jest ksiądz Ryszard Halwa, redaktor naczelny Prawy.pl, Prawi TV. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam. Niedawno minęła 41. rocznica wybuchu stanu wojennego, ogłoszenia stanu wojennego przez Wojciecha Jaruzelskiego. Znamy ten temat niektórzy historycznie, niektórzy z własnego doświadczenia pamiętają, jak to było. I ksiądz Ryszard Halwa właśnie chciałbym, żeby ksiądz opowiedział nam o tym, jak to było. Najpierw może, gdzie ksiądz był, kiedy ten stan wojenny wybuchł i jak to było z księdza, powiedzmy wtedy, odbiorem tej rzeczywistości, bo to na pewno bardzo ciekawe, jak to ksiądz odbierał. No, więc niedawno był w telewizji TVP Info też taki materiał, taki film był dokumentalny o tym, wypowiedzi różnych ludzi, i o Urbanie, o Jaruzelskim i tak dalej, o stanie wojennym. Ja wówczas byłem w Szczecinie, byłem młodym księdzem, bo mam 41 lat kapłaństwa akurat. 2 maja byłem święcony, a 13 grudnia był stan wojenny. Już nie pamiętam, jaka to była parafia. Tam głosiłem rekolekcje w Szczecinie i odległość od plebanii do kościoła było kilkaset metrów. I pamiętam rano, kiedy mieliśmy z proboszczem pójść do kościoła, zaprasza mnie do swojego pokoju. Mówi: proszę księdza, jest wojna. I telewizor był otwarty, włączony i wówczas niejaki redaktor Tumanowicz mówił coś o stanie wojennym, bo wiemy, był w mundurze wojskowym. Oczywiście wszyscy dziennikarze reżimowi byli w mundurach wojskowych. Ciężko sobie wyobrazić, prawda? No właśnie, tak jak wiemy, Jaruzelski też ogłosił, mówił, że Rada Państwa zdecydowała o stanie wojennym na terenie Polski. I pamiętam, ja byłem wtedy młodym, bardzo dzielnym. No dzisiaj też staram się być, chociaż już jestem wiekowy, ale też staram się być dzielny, bo człowiek jak jest celibatariuszem, to nie martwi się o rodzinę, nie martwi się o to, tylko dzieła, które się prowadzi. I wtedy też wiedziałem, jak mnie zabiją, to zabiją. To człowiek najwyżej będzie męczennikiem, pójdzie do nieba. Ksiądz nie bał się. Nie bałam się i byłem bardzo odważny. W tym mówieniu mowa moja była ostra, pamiętam, ludzie dziwili się, mówi, jak to ksiądz się nie boi, mówi, to jest stan wojenny, czołgi na ulicach Szczecina, Szczecin był bardzo gorący. No tak. I pamiętam, trzeba było na przejazd z jednego miejsca do drugiego mieć zgodę jakiegoś urzędu, poszedłem, były duże kolejki, podobne jak do konfesjonału, więc wróciłem się do kościoła, myślę sobie, jak będzie, to będzie, bo miałem przejazd do Warszawy, później inne rekolekcje i w zasadzie nie zatrzymywali mnie. Także to tak mnie zastał stan wojenny. Niektórzy próbują mówić, że to no tak jak niektórzy z opozycji twierdzą, szczególnie ci czerwoni z SLD, bo to są potomkowie powiedzmy tego komunistycznej partii PZPR-u, no, że to był potrzebny stan wojenny, że warunkiem pokoju, że Rosja mogła wkroczyć. Kiedyś, ksiądz uważa właśnie. Nie, bo ja kiedyś do telewizji Puls robiłem programy publicystyczne i pamiętam chyba jeden z dziennikarzy mówił, że nie, że wtedy analizował to, być może, że my to puścimy kiedyś na portalu prawy.pl, taka debata była na ten temat, a więc nie wkroczyłaby Rosja. Wiemy, że to był błąd, że Wojciech Jaruzelski zgodził się na to. Wiemy, prawdopodobnie on się wyspowiadał, no miał też pogrzeb katolicki, to chwała Bogu, no ale niemniej jednak to, co zrobił, to był skandal, bo przy tylu ludzi zginęło w czasie stanu wojennego, chociażby górnicy, strzelano do nich. No tak, no, to jest masakra, no nie można tego usprawiedliwić. Proszę księdza, ksiądz ma bardzo bogatą historię, jeśli chodzi o działalność też właśnie w czasie PRL-u. I niedawno, jeżeli już mówimy o stanie wojennym, należy też wspomnieć osobę, która była propagandzistą przez wiele lat rządu właśnie PZPR-owskiego, komunistycznego w latach 80., czyli zmarłego niedawno Jerzego Urbana. I chciałbym zapytać, jak ksiądz ocenia tę postać i żeby ksiądz też wspomniał osobiste doświadczenia, bo Urban
księdza Halwę atakował. No, był moim przyjacielem, bo mnie rozsławił praktycznie. Reklama była, tak? Bardzo duża reklama. Ale jak to było właśnie? Bo ja głosiłem rekolekcję w 1984 roku w kościele Świętego Zbawiciela, też w Szczecinie. Urban podpisywał się Rem, to był pseudonim publicystyczny jego. I napisał we wszystkich gazetach polskich Żołnierz Wolności, Życie Warszawy, mój szwagier świętej pamięci z Przemyśla mi przysłał, chyba Życie Przemyskie, tam też było, w regionalnych pismach. I napisał, tak zatytułował ten artykuł, Balast. I powołał się na początku na słowa biskupa Musiela, który mówił, to jest, był emerytowanym biskupem częstochowskim, który mówił, że księża nie politykują. I na pierwszym miejscu tak, ksiądz R. Halwa, palotyn z Warszawy w Szczecinie, w kościele Świętego Zbawiciela, komunizm porównywał do satanizmu. Cytuję moje słowa. Komunizm jest też zbiorowym opętaniem. Skutkiem tego są krematoria. Koniec cytatu, później następny ksiądz, czyli ja byłem najgroźniejszy jak gdyby z listy tych księży. To chodziło o kontekst zabijania dzieci poczętych. Współczesne krematoria. Wiemy, że on wyciął z kontekstu, ale to taka była prawda. I ja miałem też być internowany, bo chcę powiedzieć, że w Bydgoszczy, kiedy ksiądz Popiełuszko świętej pamięci błogosławiony miał tam konferencję, kiedy go później w drodze pod Toruniem zamordowali, jak wracał do Warszawy zbrodniarze, to ja chyba dzień albo dwa dni wcześniej też mnie zaprosili na konferencję. Brałem udział, miałem wykład właśnie w tym kościele świętych męczenników. I pamiętam, ja pochodzę z takiej pięknej wioski Orły, między Radymnem a Przemyślem. Dowiedziałem się, bo jak przyjechałem do siebie, że to było chyba po Bożym Narodzeniu, na Wielkanoc, że miałem być internowany. Dowiedziałem się od nauczycielki z mojej szkoły podstawowej, pracowała z żoną komisarza, ponieważ ta druga była przyjaciółka jej, nauczycielką, żoną komisarza, to nie byłem internowany, więc tak sprawiła, jak gdyby wstawiła się, ja o tym nie wiedziałem, bo ja bym wcale nie prosił o łaskawienie. Po czasie ksiądz się dowiedział. Po czasie się dowiedziałem o tym. Także można powiedzieć, że wracając do tego stanu wojennego, było to wielkie zło, tylu ludzi wyginęło, tylu zginęło górników, tylu ludzi było katowanych i dla mnie to jest skandal, że ci, którzy są kontynuatorem tego, między innymi SLD, tacy jak Cimoszewicz, jak Miller, oni w Unii Europejskiej plują na Polskę, występują przeciwko Polsce. Chcę powiedzieć, że też PO i PSL do nich się przyłącza, czyli czym oni różnią się od nich? Jak można atakować Polskę? Jak można walczyć o to, żeby Polska nie dostawała chociażby finansów z KPO i tak dalej? Jak można być za tym, żeby Unia Europejska poprzez tak zwany Zielony Ład zniszczyła u nas gospodarkę? Na portalu prawy.pl warto wysłuchać, odsłuchać wywiad, który miałem z doradcą między innymi prezesa Narodowego Banku Polskiego, byłem wiceministrem finansów z doktorem Cezarem Mechem, świetnym finansistą, który mówi, że my mamy skarb, czyli węgiel, a jak wcześniej się dowiedziałem, prawdopodobnie Mateusz Morawiecki podpisał, wyraził zgodę na likwidację kopalni do 2024 roku, większość kopalni. A doktor Cezary Mech mówi, to jest żyła złota, Eldorado dla Polski, kopalnie. A dalej też kiedyś prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, Bogusław Rogalski, mówił o tych elektrowniach jądrowych, no niby to ekologiczne, ale mówi, my jesteśmy w takim położeniu, że w każdej chwili Putin może nacisnąć na jakiś przycisk i może zniszczyć elektrownie jądrowe. Jakie byłyby to szkody dla Polski? No, ale wciąż jesteśmy na szczęście w NATO i na razie nie grozi nam taki atak. No, ale jakby była, ja wiem,
taka elektrownia jądrowa, to różnie może być. A my możemy na przykład węgiel gazować. Mi o to chodzi, że tak, że elektrownie jądrowe są też bardzo drogie. I są też w pewnym stopniu niebezpieczne, bo jak się zniszczy, to wiemy, że Japonia przeżyła ten problem. Oni sprowadzają węgiel nawet z Indonezji i węgiel gazują. Również w Niemczech to robią. Dlaczego nas niszczą nam węgiel? Teraz brakuje węgla, my byśmy mogli bardzo na tym zarobić. I to jest Unia Europejska, która wiemy, że niszczy naszą gospodarkę. Wiemy, że Niemcy mają wpływ na Unię Europejską i oni kontaktują się, chociażby główny szef ich partii kontaktował się z Chinami, z Rosją. Współpraca też, ta sprawa geopolityczna jest ważna, która osłabia Polskę. Czyli tak wracając do tematu stanu wojennego, wyciągajmy wnioski, uczmy się na błędach, nie dopuszczajmy do takich tragicznych wydarzeń. Polska niech rośnie w siłę, a nie, niech nie będzie uzależniona od obcych jakichś tam sił. No, pokój jest bardzo ważny. I można powiedzieć, że niedługo zbliża się tajemnica Bożego Narodzenia. Chrystus, rodząc się w stajni betlejemskiej, ogłosił pokój. I ludzie, którzy poprzez rekolekcje, poprzez spowiedź świętą, komunię świętą, dobrze przygotują się na te święta, to na pewno będzie pokój. Najpierw musi być w sercu, później będzie w świecie. I widzimy, nie ma pokoju chociażby na Ukrainie, bo Federacja Rosyjska na czele z ich wodzem, Putinem, no nie mają tego Boga w sercu, dlatego nie ma pokoju. Dlatego módlmy się o ten pokój i wracając do stanu wojennego, była to straszna rzecz, straszna historia. Nic nie usprawiedliwia Jaruzelskiego, Urbana i tak dalej. To byli źli ludzie. Dziękuję za rozmowę. Ksiądz Ryszard Halwa, redaktor naczelny prawy.pl, był naszym gościem. Dziękuję, szczęść Boże. Dziękujemy.